Witajcie. Mam tu przed Wami dwa pudełka od firmy I Love Box. Tu jest pudełko standard, to jest pudełko premium, i oba razem z przesyłką kosztowały gdzieś 170 zł, może z groszem, nie pamiętam już dokładnie. No i jaką tutaj mamy zawartość? W pudełku standard. Pierwszym produktem jest Balsam od firmy SebaMed i jest on z mocznikiem. Mocznik tutaj jest w 5%. I powiem Wam, że to jest naprawdę dobry produkt, bo tak składa się z wody. I tutaj mamy Dwa emolienty. Ten jest taki, tworzy warstwę okluzyjną, czyli zostawia wodę w skórze, co działa tak jakby nawilżająco. Tu jest emolient kondycjonujący. No a tu jest mocznik nawilżający. No i jak mocznik jest w 5%, to cały ten produkt praktycznie musi składać się z tych czterech rzeczy. A reszta to są jakieś konserwanty, po prostu, żeby się to e, szybko nie zepsuło, ale nie są one jakieś straszne. Jest to wszystko naprawdę ok, i jestem pod wrażeniem tego produktu. E, tym bardziej, że znalazło się to w, produktu, e, w pudełku standard. Podejrzewam, że ten balsam wcale do tanich nie należy, a jest godny polecenia. No, i ile tutaj mamy mililitrów? 200. Jest on naprawdę ciężki. Z tego produktu jestem bardzo zadowolona. No i tak, kolejny produkt. To jest płyn micelarny. Ale jakiej firmy? Jest tu literka M. I co dalej? Nie wiem, co to jest za firma. Makwalaje Resistente Nie wiem No ale tutaj Jest troszkę rozczarowania patrząc na skład Bo zaraz po wodzie mamy pek Potem co Co my tu jeszcze mamy co mi nie pasuje No takie chemiczne nazwy no i potem ten disodium etta no nie jest to skład moich marzeń. Produkt jest duży, ma 300 ml. Firmy nie umiem rozpoznać. Także lecimy sobie dalej. Firma Basic Lab. Jest to żel oczyszczający do skóry tustej i wrażliwej. 100 ml, skład jest całkiem, całkiem. Mamy tu jakiś cynk co mnie dziwi, ale jest to produkt zmywalny po krótkiej chwili z twarzy, także spokojnie. A z początku jest też aloes, gliceryna. Także wszystko tutaj jest w porządku, myślę. Szkoda, że nie ma podanych cen. Nie ma tutaj ulotki produktowej. Trzeba by było w internecie poszukać, co ile kosztuje. Mamy tutaj też produkt dla mężczyzn. I jest to yy, z zawartością chmielu. Firma, którą lubię, bo słynie z naturalnych składów, jest to Cost Nature Men. No i no i się nie myliłam tutaj. To jest najlepszy skład kosmetyków dla mężczyzn, jaki kiedykolwiek widziałam. Jest tu już na którym miejscu? Nie wiem, na czwartym. Aloes. Potem jest trochę gorzej, ale uwierzcie mi. Że kosmetyki dla mężczyzn ładują taki szajs, że się to czasami w głowie nie mieści, a panowie w ogóle nie zwracają na to uwagi. A tutaj myślę, że bez obaw, jeżeli panie by się bały o swoich panów, to polecam zakupić właśnie kosmetyki tej firmy. Nawet nie wiedziałam, że są wersje dla mężczyzn. I jest to taka ciekawostka. No i co? Tu już mamy ostatni produkt firmy I Love, której no, nie lubię, bo te składy po prostu to jest tragedia. Zapach tego to jest taki mm, stary, cytrynowy cukierek. Jest to skrub do ciała, ma 200 ml. Patrzcie, jak ukry ukryto skład. Oczywiście same slesy, SLS-y, pochodne SLS-ów na końcu jeszcze Tetrasodium Metta. Barwniki, no, jest to jeden z lepszych składów, jakie ma ta firma, bo porównując z ostatnim Żelem pod prysznic, no to tu jest wedle tamtego bardzo dobrze, ale polecam. Tak wyglądało pudełko standard. Jestem bardzo zadowolona z tego balsamu, z produktu dla mężczyzn, z tego żelu. No i kurczę, to jest produkt bardzo przydatny, ale mógłby być trochę z lepszym składem. Otwieramy sobie teraz pudełko premium. Jest to ta wersja droższa, troszkę ale czy lepsza? Fajnie, bo już tu widzę firmę, którą lubię. Mamy tutaj dwa produkty firmy Cos Nature. I tutaj jest odżywka do włosów. A tu jest szampon z awokado i z migdałami. No i co? Tutaj też do niczego się nie można doczepić. Nie ma tutaj żadnych silikonów w tej odżywce, co jest bardzo częste w tych produktach. Cóż można więcej powiedzieć? Jak na odżywkę, to to jest bardzo dobry skład. W szamponie też się niczego nie można doczepić. Jedynie są tu te pochodne SLS-ów. No, ale muszą coś dać jakąś substancję czyszczącą mającą jest ona łago łagodniejsza no niż te SLS-y i sls y Reszta jak na szampon też jest bardzo w porządku. No i patrzcie. Tam był produkt dla mężczyzn, a tutaj mamy produkt dla dzieci. Nie wiem, możemy też możemy używać y jest to krem nawilżający do twarzy od firmy Basic i jest to lekka konsystencja od pierwszego miesiąca życia. 99% składników pochodzenia naturalnego. Ja się z tego produktu tym bardziej cieszę, że jestem w ciąży. A skład naprawdę mnie tutaj y, zaskoczył. Jest to. O wiele, wiele, wiele lepszy skład niż w tych Emolium Oilatum, nie mówiąc już o Linomagu, na którym się strasznie przyjechałam. No, niestety, niestety, używałam na swoich dzieciach. Jeszcze się tak nie znałam na składach, a jest tam kilka parabenów. Gdyby nie te parabeny, to może by było fajnie. A tutaj, tu jest bardzo dobry. Skład. Jest Aloes na drugim miejscu. Jest tutaj właśnie też y, migdał. Inne olejki. No, super po prostu. Nic mnie tutaj mm, nie razi. Hm. Ten pantenol i cynk, ale one są. W ostatnich pozycjach także nic tutaj nie wnoszą. Jest to naprawdę produkt, którego nie będę się bała używać na swoim kolejnym dziecku. No i co? Tutaj mamy zapowiedziane produkty od firmy Senel. Jestem ich bardzo ciekawa. Mają po 150 ml. I tutaj mamy tak. Delikatny żel saponinowy do mycia twarzy. Nanieść porcję żelu na wilgotną skórę, masować do dwóch minut i spłukać obficie ciepłą wodą. Pamiętaj o wcześniejszym demakijażu. Okej. Okay. Gdzie mamy skład? Tutaj. No, i jak na pudełko eko, no to można było się spodziewać, że te składy tutaj będą dobre. Ufaj, ale sprawdza, jak to mówią. Ja myślę, że całkiem, całkiem w porządku. A tutaj mamy olejek micelarny. To znaczy olejek hydrofilo, hydrofilny do demakijażu. Też pierwszy raz taką nazwę słyszę, hydrofilny. No i jaki tu mamy skład tego olejku? No tutaj już nie widzę żadnych PEGów. Dużo substancji naturalnych i ekstraktów. No, tak powinien wyglądać właśnie produkt do demakijażu. Czy to olejek, czy to płyn micelarny. To jest fajnie, naprawdę. No i tutaj mamy taką próbeczkę od firmy Masimi. Jest tu widzę tampon, podpaska, wkładka. Ja już produkty tej firmy testowałam i byłam zadowolona. O ile można być zadowolonym z takich produktów, nie wiem, czy to było z bawełny, wszystko robione? Tak. Produkty z certyfikowanej bawełny organicznej. Także bezpieczny produkt. Ale co tu piszą o porodzie? Może mają też produkty dla kobiet po porodzie. Ale w tych próbkach chyba go nie umieścili. Można by się było tym zainteresować. Powiem Wam, że ja jestem zadowolona z tego zakupu. Nie żałuję, że się skusiłam. W tych ostatnich pudełkach, które nam zostały na rynku. I Love Box jednak rządzi. Patrzcie, ile tu jest nowości. Oni mają te produkty bardzo wyszukane. I bardzo mi się to podoba. Nie kupuję ostatnio pudełek od Agaty. Nie wiem, czy kojarzycie. Ona ma tutaj też profil na YouTube pod hasłem Pokój Agaty. Lubi bardzo kosmetyki koreańskie, a koreańskie kosmetyki są dla mnie często nie do przyjęcia ze względu właśnie na skład. Tam są te najgorsze składniki, takie jak trietanolamin. Dla mnie, jeżeli coś takiego w składzie się znajdzie, to jest to po prostu do wyrzucenia, wyrzucone pieniądze. I taki chwyt reklamowy na kosmetyki koreańskie, na które kiedyś się dawałam nabrać, jeżeli jeszcze wtedy nie wiedząc totalnie nic o składach, no to. Czy... Szkoda tych klientek, naprawdę. Szkoda tych, które nie są uświadomione. Dlatego nie kupuję boksów od agaty. Gdyby ktoś się zastanawiał. I no patrząc potem na te open boxy, tylko się w tym utwierdzam, że dobrze zrobiłam, że nie kupiłam tych produktów. Nie mówię, że wszystkie tam są złe, bo wiele produktów, które poleciła Agata, u mnie się bardzo dobrze sprawdziły. Jest to firma na przykład Ochtomi, bez której teraz nie mogę żyć. Jest to jeden produkt firmy Aquajo. Jest to peeling kwasowy, gomasz, który mnie zaskoczył, bo totalnie nie rozumiałam tej formuły. Jak to może się coś rolować na skórze, nie mając tam. Jak... Dlaczego to jest w ogóle peeling, nie mając żadnych grudek? Dopiero potem to zrozumiałam, że to ten kwas usuwa na skórek. i to jest peeling kwasowy. Także, no, z, ze wszystkiego można wyciągnąć jakieś fajne wnioski, fajne rzeczy, ale wolę. Y Wolę bardziej obserwować teraz niż kupować w ciemno. Tyle Wam chciałam na dzisiaj powiedzieć. Zaczynamy powoli czerwiec, także możecie się spodziewać na pewno Look Fantastic, na pewno pudełko Standard Big Lossy. Zastanawiam się nad Golden Boxem, bo zapowiedzieli dwie fajne firmy. Pytanie, co to będą za kosmetyki? Wszystko zobaczymy. Zobaczymy też, co wymyśli nam. I Love Box. Jeżeli pojawią się znowu jakieś pudełka eko, to na pewno się skuszę. Z Chillboxa to już chyba totalnie zrezygnowałam, chociaż też czekam na te podpowiedzi. Widziałam też, że przejęli pudełko naturalnie z pudełka. Trochę się tego obawiam, ale widzę, że tam mają lepsze te kosmetyki niż w swoim chillboxie. Ale troszkę są skąpi. Mają bardzo wygórowaną cenę za pudełko, a ta zawartość jest taka, że czasami wolałabym dobrać coś pod siebie, sprawdzonego. Kosmetyki naturalne wcale nie są drogie. Można też kupować całkiem naturalne produkty i mieszać je samemu w domu. Także życzę Wam. Miłego, nie wiem, wieczoru, miłego dnia, w zależności o której oglądacie ten film. No i do usłyszenia.